Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność ogłosić inaugurację zbiórki na rzecz obywatelskiego projektu ustawy Tak dla in vitro. Rozpoczynam tą zbiórkę na terenie Łomży. Serdecznie zapraszamy do składania podpisów na listach poparcia. Codziennie w tym tygodniu do piątku w godzinach od 16 do 18 zapraszamy chętne osoby do biura na ulicę Długą 6. Będziemy pełnić tutaj dyżury dla wszystkich osób zainteresowanych złożeniem podpisu. Obywatelski projekt ustawy Tak dla in vitro zakłada refundację tej procedury dla osób, które chciałyby posiadać dzieci, a niestety nie stać ich w tej chwili na tak kosztowną procedurę. Pamiętajmy, że jest to koszt około 15 tysięcy złotych, co dla budżetu wielu rodzin jest po prostu kwotą nieosiągalną, a czasami potrzeba tych prób kilka. Więc serdecznie zapraszamy też właśnie na te dyżury po to, żeby złożyć podpis, ale też mamy taką przyjemność ogłosić, że jeden z tych dyżurów będzie prowadził nasz kolega dr Tomasz Sokół i myślę, że kilka słów na temat samej procedury in vitro też powie. Proszę bardzo. Niepłodność jest dużym problemem w skali całego kraju. Tak szacuje się, że dotyczy 10-15% par. Także w Polsce może dotykać 1 200 000, 1 300 000 par nawet. I jedną z uznanych metod leczenia niepłodności jest metoda in vitro. Stosuje się już po wyczerpaniu innych metod przed procedurą zapłodnienia pozaustrojowego. Dla niektórych par jest w zasadzie jedyną możliwą metodą na posiadanie potomstwa. No i tak jak tutaj koleżanka wspomniała, jest to dosyć droga procedura. W latach 2013-16 był program refundacji zapłodnienia pozaustrojowego i dzięki temu programowi przyszło na świat w Polsce ponad 22 tysiące dzieci. Także serdecznie zapraszamy do składania podpisów pod wnioski. Jak najbardziej będzie można też składać te podpisy, znajdując nas na ulicach miasta. Można je złożyć tu w biurze na ulicy Długiej 6. Można też odzywać się do mnie na social mediach. Zapraszam serdecznie, jeśli ktoś będzie potrzebował takiej listy poparcia. Jestem w stanie ją przywieźć, zagwarantować, wytłumaczyć wszystkie niejasności dotyczące tego obywatelskiego, podkreślam, projektu ustawy Tak dla in vitro. Zapraszamy wszystkich chętnych do podpisania tych list poparcia. Tutaj Państwo też mają numer telefonu, pod który można dzwonić, 577-605-757. Zapraszamy w razie potrzeby, też o kontakt prosimy telefoniczny. Dziękuję bardzo. Gdzie będziecie zbierać, czy macie jakieś wyznaczone miejsce? Wyznaczonym miejscem zbiórki jest w tej chwili biuro. Oczywiście też mobilnie będziemy się poruszać na terenie miasta w zależności też od różnych eventów, które się będą wydarzały. Mam nadzieję, będzie nas widać z daleka. Jest jakiś termin? Na chwilę obecną zakładamy koniec roku, ale no chcemy sprężyć się bardzo w tej zbiórce. Termin ostateczny wyznaczony jest na koniec stycznia, ale chcemy to zrobić dużo wcześniej, bo jest to bardzo ważny projekt ustawy. On oddaje po prostu tym rodzinom, daje tym rodzinom możliwość posiadania dzieci, których tak bardzo chcą, a nie zawsze mają możliwość. Niepłodność jest dużym problemem, a ten program spowoduje, że szanse wzrosną.